Cześć. Witam. Jestem Norbert. Dostałem właśnie informację, że jeśli się skończy, to wszyscy pójdziemy na piwo, więc postaram się zrobić to szybko. Na początek jedna rzecz. To jest moja pierwsza prezentacja, jakakolwiek pierwsza, więc proszę o wyrozumiałość. Czy jest tutaj ktoś, kto stosuje w pracy aktywnie VDD? Super. A, z rejestrów, to nie jest najlepsze książki. Ktoś z PHP? Serio? Serio? W takim razie wygrałeś pierwszą książkę. Czysty kod, jako Boba. Mam jeszcze dwie książki. O mnie. Mam na imię Norbert, jestem z Krakowa. Jest ktoś z Krakowa? Poza mną? O kurczę, połowa ludzi z Krakowa. Jest na tym książka. Dobrze. Pracuję jako programista w młodym krakowskim software house'ie. Wyznaję ideologię open source, bardzo w nią wierzę i staram się rozwijać, publikować i udzielać w open source. Przejdźmy może do właściwej części prezentacji. Czym nie jest VDD? VDD to nie jest BHT. BHT jest narzędziem. VDD to nie jest PHP spec. To również jest narzędzie. VDD nie jest też PHP unitem. Jest to narzędzie, ale najsłabiej przystosowane do VDD. VDD to przede wszystkim nie są testy. No, nie tylko. Czym w takim razie jest VDD? Książka. Metodologia pracy. Powiedział to? Mam już się na książkę. Tak, VDD jest metodyką pracy. Przede wszystkim. Skąd wiesz, co mi stosujesz? Żartowałem. Mógłbyś mieć dwie książki. Dan Nord, czyli twórca tej metodyki pracy, powiedział, że jest to sposób wytwarzania oprogramowania polegający na opisywaniu zachowań aplikacji z punktu widzenia jej udziałowców. Jest to jak dla mnie najbardziej trafna definicja i jak widać, nie ma tutaj ani słowa o testach. Dlaczego? Dlaczego w ogóle używamy VDD? Dlaczego warto z niego, warto go używać? VDD pozwala nam zrozumieć klienta. Wszystko, co piszą programiści, wszystko jest wynikiem potrzeby klienta. Programiści nie piszą dla siebie. To nie jest tak, że ktoś siada, pisze sobie kod i zamyka go gdzieś tam, nic się z nim nie dzieje. Nie, kod zawsze powstaje z jakiejś potrzeby. VDD pozwala nam te potrzeby zrozumieć i dzięki użyciu odpowiednich narzędzi pozwala nam te potrzeby odpowiednio wyartykułować i przekazać innym członkom zespołu, który również wytwarza to oprogramowanie. Dodatkowo bardzo dużym atutem jest dokumentacja. Ile razy spotkaliście się z dokumentacją, która była nieaktualna, nie opisywała wszystkiego, była niekompletna, bo w ogóle jej brakowało? Wiele razy. Dzięki VDD w zasadzie dokumentacja jako taka nie jest nam szczególnie potrzebna. No i finalnie dostajemy jeszcze zbiór testów. To jest ten bonus, czyli coś, co pozwala nam spać spokojnie. Dzięki temu możemy robić deploy i mieć poczucie tego bezpieczeństwa. Kiedy stosować VDD? Zawsze. Nawet kiedy nie znamy tego naszego klienta, czyli brakuje nam tej najważniejszej rzeczy, czyli tej osoby, która definiuje potrzeby. Wtedy też możemy, a w zasadzie powinniśmy stosować VDD. Takim przypadkiem jest pisanie kodu wielokrotnego użycia. Pisanie różnego rodzaju modułów, package'ów, bundli, pluginów. To jest coś, gdzie pisanie takiego kodu bezpośrednio nie mamy kontaktu z klientem. To, co tworzymy,
jest wynikiem potrzeb, ale nie konkretnego klienta, jest wynikiem potrzeb jakiejś grupy, grupy biznesowej, jakiejś grupy konkretnych klientów. Często taką grupą są sami programiści. Wtedy też możemy, ale powinniśmy stosować BDD. Tutaj wpisałem sobie kilka określeń z różnych frameworków, mówiących, czym właśnie jest najbardziej wielokrotnego użytku. Zdaniem ludzi z Zenda jest to wszystko. Do takiego modułu możemy wrzucić dosłownie wszystko. Fuel posługuje się określeniem package'a. Cake z kolei ma pluginy. Jest to chyba najbardziej trafna dokumentacja, najbardziej trafny opis. Tutaj autorzy napisali, że plugin jest to coś, co zawiera jakąś strukturę konkretną, zawiera jakieś kontrolery, akcje, moduły, modele, widoki. No i Symfony. W Symfony jest to taka paczka, jest opisana pod pojęciem bundla, czyli dobrze zdefiniowanej struktury. Czym więc jest taka paczka? Teoretycznie może zawierać wszystko. Praktycznie każdy framework, każde rozwiązanie, każdy system narzuca nam jakieś zasady, dzięki którym nasza paczka, nasz kod jest możliwy do wykorzystania w tym konkretnym frameworku. Ale paczka jest jednak czymś, co dostarcza mechanizmy pozwalające spełnić potrzeby biznesowe klienta, niezależnie od aplikacji, której zostanie użyta. Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy napisać taką paczkę. Musimy stworzyć coś, co będzie spełniało potrzeby biznesowe jakiejś grupy klientów. Załóżmy, że będzie to jakiś prosty to-do list. Coś bardzo prostego. Użytkownik tworzy sobie listy zadań. Może je usuwać, może edytować, może dawać nowe. Może wyświetlać swoją listę zadań. Jakiś prosty mechanizm obsługi błędów na zasadzie, jeżeli ktoś stworzy paczkę, która jest pusta, coś się mu pokaże, komunikat błędu. No i zrobimy, mamy odgórny przykaz zrobienia tego, czego programiści chyba nie lubią. Musimy użyć JavaScriptu. Musimy zrobić listę tak, żeby dodawanie tasków było proste, jedno kliknięcie, bez żadnego przeładowania. Nikt nie lubi przeładowań. Musi to działać szybko i sprawnie. Na początku, zanim zaczniemy pisać taką paczkę, zanim w ogóle przejdziemy do pisania kodu, musimy określić nasze potrzeby biznesowe, przygotować sobie user stories. Musimy stworzyć opis zarządzania naszymi listami. Coś bardzo prostego. W zasadzie nie ma tutaj żadnej filozofii. Tworzenie nowej listy zadań. Tutaj właśnie w tym momencie dochodzi nam konieczność wykorzystania JavaScriptu. Edycja listy zadań. Tutaj, jak widać, mamy w zasadzie już sam JavaScript. Edycja opierać się będzie o zarządzanie tymi taskami w naszej liście. Wyświetlanie listy zadań. I w zasadzie tyle wystarczy. To jest minimum potrzebne do tego, żeby spełnić, żeby zrealizować potrzeby biznesowe jakiejś tam grupy klientów bez tworzenia rzeczy na wyrost. Od tego zawsze fajnie jest od tego zacząć pisanie takiego kodu, który jest niezależny, przeznaczony do wielokrotnego użytku. Środowisko. Mamy już swoje założenia, wiemy, jakie mamy potrzeby. Nasi klienci powiedzieli, czego potrzebują. My teraz musimy to napisać. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to przygotować środowisko. Jest to najtrudniejszy krok, ponieważ tutaj bardzo podobało mi się to, co mówił Wojtek na swojej prezentacji. Testy muszą być wyizolowane. Z tym, że jak zrobić wyizolowane testy, kiedy to, co piszemy, w zasadzie nie jest nawet aplikacją. Nasz kod jest to tylko jakiś moduł. Coś, co działa dopiero w ramach innej aplikacji. Musimy taką aplikację sobie po prostu stworzyć. Musi być to coś, co pozwala nam ten nasz kod wrzucić w tą aplikację, wykonać i sprawdzić, czy nasze kryteria zostały spełnione. Do tego celu w tym przypadku myślę, że dobrze użyć jest Vagranta. Vagrant, czyli narzędzie pozwalające tworzyć maszyny wirtualne w oparciu o przykładowo VirtualBoxa i konfigurowanie tych maszyn wirtualnych przy użyciu takich narzędzi jak CIF czy Puppet. Dlaczego? Dlaczego Vagrant? Dlaczego przy tworzeniu bundla tworzymy Vagranta? Przede wszystkim dajemy ludziom, którzy będą zainteresowani,
jednolite środowisko deweloperskie. Nie zmuszamy programistę do tego, żeby na swoim komputerze instalował sobie jakiegoś lampa, stawiał sobie Apache'a, robił jakieś virtual hosty. Nie ma potrzeby, to jest strata czasu. Programista powinien wziąć, dostać kod, spełnić potrzeby biznesowe, zaimplementować i publikować. Współdzielenie kodu między systemem programista a maszyną wirtualną. Opisałem to jako zaleta, ale w rzeczywistości w Vagrancie jest to właśnie jest to słaby punkt. Dlaczego? Chodzi głównie o szybkość. Szybkość i wydajność. Niezależnie jakiego systemu wymiany plików użyjemy, jakiego protokołu, i tak będzie to wolne. Mimo wszystko moim zdaniem jednak zalety, jakie otrzymujemy z wykorzystania takiego czegoś jak Vagrant, rekompensują nam wady. Z punktu widzenia naszej aplikacji demonstracyjnej, którą chcemy teraz napisać, tego to-do list, potrzebujemy kilku, tak naprawdę tylko kilku prostych aplikacji. Apache, PHP, XHFB, czyli wirtualny serwer X-ów, Java, ponieważ będziemy uruchamiać Selenium, no i Firefoxa, żeby móc sprawdzić sobie testy JavaScript. To jest link do graficznego edytora, pozwalającego tworzyć konfigurację Vagranta, w zasadzie przeklikując się, jeżeli tylko internet pozwoli. Może zobaczymy ten... O, wygląda to mniej więcej w ten sposób. W zasadzie wszystko co musimy robić, to wypełnić odpowiednie pola i pobrać gotową paczkę. Narzędzia. Czego będziemy używać pisząc naszego bundla? Jak BDD, to automatycznie, odruchowo wypadałoby użyć BHATA. Jak BHAT to extension do Symfony, ponieważ jest to bundle do Symfony. Ponieważ musimy testować JavaScript, musimy wykorzystać również Selenium. Ja tutaj użyłem jeszcze bardzo prostego narzędzia BHAT Page Object Extension. O nim zaraz. Oczywiście PHP Spec. I PHP Spec Expect jest to coś, co w zasadzie zastępuje konieczność wykorzystania PHP Unita w naszych testach BHATA. Ale o tym też za chwilę. Expect. W zasadzie Expect robi bardzo prostą rzecz. Rejestruje tylko jedną globalną funkcję, która nazywa się Expect. No i PHP Spec. Od czego zaczynamy? Nie zaczynamy od pisania kodu. Najpierw stworzyliśmy sobie nasze założenia. Teraz ułóżmy to w jakąś strukturę. Jeżeli korzystamy z BHATA, musimy gdzieś umiejscowić nasze konteksty. Ponieważ jest to w ramach bundla, nasz kontekst musi być dostępny poprzez autoloader przykładowo Vagranta. Przykładowo kompozera, przepraszam. Fixtures'y. To jest właśnie ten moment, w którym tworzymy naszą aplikację wewnątrz naszego bundla. Tutaj tworzymy w zasadzie cały folder fixtures. Jest to bardzo okrojona aplikacja Symfony Standard. Wyciągnąłem tylko kernel, bootstrap, config, routing. Folder src jest to coś, co pozwoli dołożyć do naszej aplikacji zależności i rzeczy, których wymaga nasz bundle. I folder web, czyli miejsce, w którym ląduje nasz front controller, do którego skierujemy później finalnie Apache'a. Niżej widać feature. Konfiguracja BHATA. Jak teraz zmusić BHATA, żeby odpalił nasze konteksty z tego miejsca, w którym je sobie umieściliśmy? Musimy przekazać oczywiście klasę kontekstu, następnie zarejestrować odpowiedni extension, ustawić Selenium i to w zasadzie jest wszystko. W tym momencie przejdziemy do kodowania. To jest dopiero, zobaczcie, trzeci krok i dopiero teraz zaczynamy kodować. Zanim jeszcze zaczniemy kodować, dobrze jest oznaczyć sobie pewne scenariusze tagiem WIP, Work in Progress. Nie jest fajnie, kiedy odpalamy BHATA, mamy zdefiniowane 50 scenariuszy, 50 feature'ów i implementujemy pierwszy. Okazuje się, że pierwszy udało się zaimplementować, ale te 49 przechodzi. To działa demotywująco. Lepiej oznaczyć je sobie tagiem WIP i zignorować. Tutaj jest przykład, w jaki sposób dodać do BHATA ignorowanie takich scenariuszy.
kryteria akceptacyjne. Jak wiecie, w procesie BDD są bardzo trzy proste kroki. Red, green, refactor. Ten, to, co tutaj teraz pokażę, jest to właśnie krok red, czyli przygotowanie kryteriów akceptacyjnych. To jest to lepsze określenie niż testy. To jest kryteria akceptacyjne, pozwalają sprawdzić, czy nasza logika biznesowa zostaje spełniona przez naszą aplikację. Jak to zrobić? Backend operuje na kontekstach i on z poziomu kontekstu testuje naszą aplikację. Dlatego w feature kontekście, czyli bazowym kontekście Backenda, rejestrujemy kontekst dodatkowy, z poziomu którego będziemy testować naszą aplikację. Ponieważ wszystkie scenariusze, które napisaliśmy wcześniej, są scenariuszami testującymi aplikację z punktu widzenia użytkownika, dlatego też nasz kontekst będzie nazywał się Web User Context. Pierwszy test, logowanie. Jak najłatwiej zalogować użytkownika? Otworzyć stronę, uzupełnić login i hasło i czynny przycisk login. Można oczywiście pokusić się o próby autoryzacji użytkownika przy użyciu kernela, ponieważ mamy dostęp do security kontekstu, ale w przypadku scenariuszy się to po prostu nie sprawdzi. To, że zautoryzujemy sobie kernela, to, że zautoryzujemy sobie użytkownika w kernelu, nie spowoduje, że będzie on zautoryzowany po stronie frontu w aplikacji. Pierwszy krok. Tworzymy listy. Nic skomplikowanego. Iterujemy po listach, które podaliśmy w scenariuszu. W tym momencie tworzymy bardzo prosty model. Wiemy, że model musi posiadać użytkownika i nazwę. I w zasadzie tyle. Poprzez kernel mamy dostęp do doktryna. Zapisujemy to w bazie i jedziemy dalej. Jestem na stronie. Jak zrobić to, że jestem na stronie? Jak widać tutaj w zasadzie poprzez użycie tego rozszerzenia PageObjects w zasadzie nie ma konieczności korzystania z żadnych driverów. Nie trzeba niczego robić. PageObject podajemy tylko nazwę strony, która odpowiada nazwie klasy, a o tym za chwilę, i wykonujemy bardzo prostą metodę oko. Na ten moment wszystkie testy, które napisaliśmy, są jeszcze na tyle czytelne, że są w stanie zrozumieć je osoby nie programujące. Powinienem zobaczyć grida z następującymi kolumnami. To jest kolejna rzecz, którą musimy przetestować po wejściu na naszą stronę. Mamy jakąś listę zadań, ta lista składa się z jakichś kolumn i musimy przetestować. Zauważcie tutaj też, do tej pory dalej nie ma żadnego przeszukiwania tej strony, którą testujemy. Nie ma żadnego CSS-a. Wykonujemy metodę hascolumn na PageObjectie i to w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy. Powinienem zobaczyć listę z następującymi listami. I PageObject. To jest w zasadzie miejsce, do którego przenosimy całą naszą logikę związaną z odszukiwaniem elementów na stronie i testowaniem. Nasze konteksty niekoniecznie muszą wiedzieć o tym, że na przykład tabela ma klasę list. To jest dla naszego kontekstu nieistotne. To jest, spokojnie możemy wynieść to w troszkę inne miejsce. Puszczamy testy, one oczywiście nie przechodzą. Kolejnym krokiem jest implementacja, jest to ten krok green. Najbardziej kłopotliwa, ponieważ w tym momencie należy przygotować całą tą aplikację, wrzucić w nią nasz bundle, odpalić i to wszystko powinno działać. Co musimy zrobić? Musimy stworzyć bundle. Jak go stworzyć? Oczywiście korzystając z PHP Spec'a. Po tej komendzie PHP Spec wygeneruje nam pierwszą specyfikację naszej klasy. Ja tylko zastąpiłem metodę isInitialized metodą isBundle, ponieważ moim zdaniem mówi ona trochę więcej o naszych intencjach względem tego obiektu, który tworzymy. Implementacja i mamy bundle. Mamy bundle, ale gdzieś musimy go użyć. Coś musimy zrobić, żeby ten bundle mógł istnieć i mógł działać. To jest właśnie kod źródłowy pliku kernel, app kernel. Jak widać, jest to w zasadzie kopia tego, co znajduje się w Symfony Standard. Dodałem jedynie fixtures bundle, o którym zaraz. I nasz przed chwilą utworzony z punktu do list bundle. Cache wyniosłem do systemowych cache i zostawiłem tylko jedną konfigurację, ponieważ ta aplikacja nie będzie odpalana w innych trybach. Tu nie ma potrzeby opania tego w trybie produkcyjnym, deweloperskim. Tu jest tylko test. Config pokrojony do minimum. Ponieważ korzystamy z doktryna, musimy skonfigurować jakieś proste połączenie. SQLite myślę, że sprawdza się tutaj całkiem dobrze. Routing, którego na ten moment jeszcze nie mamy, ale możemy założyć, że ten routing będzie znajdował się w bundle. Routing do logowania, ponieważ nasze scenariusze zakładają, że użytkownik będzie logowany,
Musimy też zaimplementować właśnie, do tego służy ten Fisher Bundle, musimy zrobić tą otoczkę logowania. Jest to przykład skopiowany ze strony Symfony, prosty przykład form login. I security na końcu, również praktycznie skopiowane z gotowej dokumentacji. Na ten moment jeszcze w zasadzie mało programu, no więcej kopiujemy. Tak teraz wygląda cały ten folder fixtures z tym dodatkowym fixture bundlem. I tak wygląda Bootstrap. Jak zmusić naszą aplikację, żeby ona działała? Jak stworzyć do niej autoloadera? Wiadomo, każda aplikacja w Symfony posiada swojego autoloadera. Jest to autoloader pochodzący z kompozera. Co tutaj zrobiłem? Poszedłem kilka folderów wyżej i użyłem autoloadera z kompozera, który został stworzony dla bundla. W zupełności wystarczy. Jedyne, co musiałem zmienić, to dodać ręcznie fixture bundle do autoloadera. I w tym momencie po paru testów wyizolowane środowisko powinno być już gotowe. To czego potrzebujemy, żeby testować naszego bundla, powinno już działać. Kolejnymi krokami potrzebnymi do implementacji tego scenariusza jest przygotowanie modeli, stworzenie kontrolera, przygotowanie pliku routing, refaktoryzacja kodu i tak dalej. Wszystko, żeby spełnić te kryteria, które sobie wcześniej założyliśmy. Kod źródłowy tej aplikacji, tego to-do-list bundla, dostępny jest na GitHubie. I teraz tak mówię, ale może coś można by pokazać, jak to faktycznie działa. Mamy tego programka. Odpalamy sobie nasze testy. Dzięki temu, że jest to Vagrant, w zasadzie nic nie musimy robić. Mamy całe przygotowane środowisko. Na maszynie hosta nie musieliśmy nic stworzyć. I w tym momencie przeszło. Tego testu obawiam się najbardziej. Testy sobie lecą. Każdy programista, który będzie chciał modyfikować nasz bundle, w zasadzie jedyne, co musi zrobić, to zainstalować submoduły, postawić Vagranta, zalogować się do niego i może już wykonywać wszystkie nasze testy. Czy warto w ogóle się w to bawić? Przecież mamy web test case w Symfony. Możemy testować, możemy pisać testy integracyjne, ale ciężko będzie nam z testami JavaScriptu. Myślę, że właśnie z tego powodu warto skorzystać z Vagranta. Kolejnym atutem takiego podejścia jest to, że nasza paczka, czyli to kod, który tworzymy, bez najmniejszego problemu możemy deployować. Możemy bez strachu o to, że coś zrobiliśmy źle, możemy puszczać. I przede wszystkim ułatwiamy, tak jak już mówiłem, osobom trzecim możliwość rozwoju naszej paczki, naszego oprogramowania. A co z napisanym kodem? Czy można już napisany kod, już napisanego bundla obłożyć testami? Widzę, że kiwają głową, że nie można. Można. Może inaczej. To nie będzie BDD. Jeżeli obłożymy już napisany kod testami, to nie jest BDD. Ale tak jak mówiłem na początku, BHD jest tylko narzędziem. BHD służy do testowania naszych potrzeb biznesowych. To, że użyjemy go w ten, a nie inny sposób, nie jest wcale takie złe. Możemy wziąć jakiegoś naszego gotowego bundla i przy użyciu BHD-a opisać, co on robi i w zasadzie stworzyć sobie żywą dokumentację. Jeżeli komuś się to podobało, jak taka metoda pracy jest przypadkowo z Krakowa, a wiem, że jest trochę osób z Krakowa, zachęcam. Mamy w biurze taki fajny fotel, gramy w darca i pijemy piwo. Ktoś chciałby wysłać CV, to tutaj jest adres mailowy. Materiały dostępne, materiały tej prezentacji to jest głównie BHD. Bardzo ciekawy artykuł Kuby Zalasa odnośnie tworzenia właśnie wyizolowanych testów. I przykład jednej aplikacji, którą stworzyłem, jednego banda, którego stworzyłem właśnie w ten sposób. Dziękuję za uwagę. Książka do wyznania. Ktoś chce? No, to właśnie.
Przekaż. Jakieś pytania odnośnie tego, co mówiłem? Chyba, że wszyscy chcą iść na piwo.